Zadanie 30, matura 2020. Zapraszam. No i dobra, czytamy. Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek. To jest normalna kostka, najzwyklejsza na świecie. O to im chodzi tutaj. Dobra, czyli rzucamy normalną, najzwyklejszą kostką do gry. Bierzesz Monopoly, bierzesz tą kostkę i rzucamy, jasne? Dobra. Czyli od jednego oczka do sześciu oczek mamy. No wszystko tak samo, no. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami. Aha, czyli tak. Bierzesz tą kostkę, nie? Rzucasz. Wypada pięć. Fajnie. Rzucasz jeszcze raz. Wypada co innego. Zapisujesz. Okej. Udało się. Czyli to zdarzenie należy do naszego szukanego zbioru zdarzeń, tak? No dajmy na to, rzucasz kostką, wypada piątka, rzucasz drugi raz, wypada piątka. Co myślisz? Wow. Wylosowaliśmy dwie. No, ale zauważ, że co najmniej jeden raz wypadnie. Czyli dwa razy też się zalicza. Dobra. Czyli wiemy, czego szukamy, tak? Przede wszystkim, zanim zaczniemy, musimy policzyć, ile jest wszystkich możliwych zdarzeń. No popatrz, rzucasz raz kostką. Co może ci wypaść? No masz sześć możliwości, tak? Od 1 do 6 oczek ci może wypaść. Czyli na pewno 6 będzie. Ale zauważ, że jak rzucamy drugi raz, to rzucamy raz, czyli mamy jedną z 6 możliwości i rzucamy drugi raz. Czyli na tą jedną wylosowaną przypada jeszcze 6 kolejnych możliwości. Czyli jak ich było 6 i na każdą przypadało 6, to mamy 6 razy 6. Jarzysz? I jak to oznaczamy? No, liczymy, że to jest 36. Fajnie, dobra. A jak to oznaczamy, to będzie omega z dwiema kreskami u góry. Co to znaczy? Nie bój się! To tylko zapis, to tylko symbol. To oznacza, że liczność zbioru wszystkich zdarzeń wynosi 36. Przestań płakać, jest łatwe. No i dobra. I teraz nas interesuje to, ile jest tych zdarzeń, w których przynajmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami. Czyli może nam wypaść 5 i 1, 5 i 2, 5 i 3, nie? 5 i 4. No to się da policzyć, ale zróbmy to jakoś szybciej, nie? To tak, mamy tą kostkę, cyk, 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 cyk. Mamy jedno, dwie, tam trzy, nie? I co może nam wypaść? Może nam wypaść piątka. Okej, okay. Jaka jest szansa na to, że wypadnie nam piątka? Jak rzucamy raz kostką, tak? No to jest jedna z sześciu możliwości. Czyli jedna z sześciu możliwości to jest jedna szósta. Lub może nam wypaść coś innego. Jaka jest szansa na to, że wypadnie nam coś innego? A tutaj oznaczmy to jako x. Dlaczego? Popatrz. Wiemy, że na 100% jak rzucimy kostką, to na 100% nam coś wypadnie. Co w prawdopodobieństwie oznacza 100%? 1. 1 równe jest 100%. Że jedynka to oznacza 100% szansa na to, że coś się wydarzy, a 0 to tam wiesz, 0% szans. No i wiemy, że na 100% coś się wydarzy tutaj, jak rzucimy tą kostką. Czyli albo wypadnie piątka, albo coś innego. I to w sumie to jest 100% szans, że jedna z tych dwóch rzeczy wypadnie. Więc 1 szósta plus x równa się 1. Wyznaczamy z tego x. X równa się 1. I tutaj przenoszę tą 1 szóstą ze zmianą znaku. Mamy 1 minus 1 szósta. Czyli x równa się 5 szóstych. Dlaczego 5 szóstych? Czy to jest logiczne? No tak. Przecież jest większa szansa. Jest więcej możliwości, że wypadnie coś innego niż piątka, tak? Czyli szansa jest na to większa. No porzucaj sobie tą kostką. Zobaczysz, rzucisz milion razy, nie? To zauważysz, że ta piątka, ta jedna możliwość, nie? Która może być wynikiem tego losowania, będzie stanowiła 1/6 wszystkich możliwości. Patrz. Dobra, zrobiłem tutaj taki upośledzony kod w Pythonie, który będzie nam za nas rzucał kostką milion razy. Rzućmy na początek 10 razy, nie? Rzucam i zobaczmy. Tutaj mamy, ile wypadło nam 5 oczek. Widzimy, że 10% stanowi wszystkich wylosowanych po 10 rzutach, tak? No dobra, rzućmy 1000 razy. O, widzimy, że się zmienia. Już mniej więcej te liczby, to ile stanowi na przykład piątka wszystkich losowań, już stanowi 16,6, czyli około 1/6. Sobie podziel w kalkulatorze 1 na 6, to zobaczysz, że 16,6667, nie?
to jest 1/6 w zapisie dziesiętnym. No i dobra, no ale to dalej nas nie zadowala, bo widzimy, że tutaj mamy 18, tutaj mamy 16, tutaj mamy 15, nie? Chcemy, żeby wszystkie były mniej więcej równe. To rzućmy 1 000 000 razy tą kostką. To będzie trochę trwało. No już komputer zaczyna działać jak odkurzacz, ale chuj. I ciśniemy dalej, patrz. Okej, okay. O widzisz? 16, 16, 16, 16, 16. Rzuciliśmy 1 000 000 razy kostką do gry i mniej więcej tyle samo procent wypadło nam piątek, wypadło nam czwórek, wypadło nam trójek. No oczywiście przy założeniu, że jest to idealna kostka, która nie jest oszukana, nie? Dobra, wracajmy do zadania. Dobra, czyli wiemy już, że szansa na to, że wypadnie nam piątka stanowi 1/6. I co się dzieje dalej? No wylosowaliśmy piątkę i rzucamy jeszcze raz kostką. To możemy dostać znowu piątkę albo coś innego. Albo piątkę i coś innego. Czyli jak dostaniemy piątkę, rzucamy jeszcze raz, to mamy 1/6, że wypadnie nam jeszcze raz piątka. Albo 5/6, że coś innego. Jak rzucimy kostką i wypadnie nam coś innego niż piątka, to mamy jeszcze szansę wylosować piątkę. Czyli to będzie 1/6, a tutaj będzie 5/6. Świetnie. I teraz co mamy zrobić z tym? A patrz, idziemy po gałęziach. Od piątki, nie? Czy mamy 1/6, potem mamy 1/6 i jesteśmy w naszej kostce. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to będzie 1/6 razy 1/6. I teraz idziemy od tego coś tutaj, czy mamy 5/6 razy 1/6. No i dobra. I dodajemy jeszcze stąd. Idziemy od tej piątki, mamy 1/6, idziemy razy 5/6, mamy kostkę. Dobra, świetnie. Tutaj wszędzie mamy w mianowniku 36, czyli mamy 1 plus 5 plus 5, będzie 11/36. To jest szansa na to, że wypadnie nam przynajmniej jeden raz piątka. Na razie!